Witam. Przychodzę do Was dzisiaj z roślinami, które wspólnie przestawialiśmy z ziemi do hydroponiki. I jest to begonia, hamedora i reo. Więc może zacznijmy od begonii. Ja Wam pokażę ją trochę bliżej. Wygląda ona tak. No, jej wzrost nie jest zbyt spektakularny, biorąc pod uwagę całą resztę roślin. Wygląda ona tak. I ona w tym momencie w hydroponice jest 31 dni. Tutaj te listki powysuszane. Nie bardzo wiem. Wydaje mi się, że ona w miejscu, w którym teraz stoi, może mieć po prostu trochę za jasno, za ciepło. I może to ją pali. Właśnie. No ja nie jestem specjalistą od begonii, naprawdę. Ja wszystkie begonie, które miałam w ziemi, to je zabijałam. No ale ta begonia żyje. Może nie tyle, że ma się dobrze i cudownie, no ale w hydroponice żyje, więc to nam mówi, że można by było próbować. No bo widać, że po 30 dniach ona nie umarła. Te listki są jędrne, to nie jest tak, że ona jest jakaś oklapła, ona jest sztywna. Widać to, bo drży, prawda? Ona jest sztywna i tak dalej. Ma tam te nowe zalążki liściowe, więc może będzie ok. Hamedora. Hamedorę mogliście już widzieć w filmiku o hamedorze. No nie, nie zobaczycie tego, bo mam światło od góry, więc jest za ciemno. No ale w każdym bądź razie hamedorę już widzieliście w filmiku o hamedorze. O palmie koralowej. No ona ma się dobrze. Jej rosną nowe listki, więc jest też spoko. Może tak. Także hamedora jak najbardziej w hydroponice czuje się dobrze. Pokazuję Wam ją po raz kolejny, żeby Was jakby bardziej osadzić w tym, że śmiało możecie z hamedorą próbować. No i teraz reo. No reo jest w hydroponice 39 albo 40 dni. Nie sprawdziłam tego dokładnie. Wydaje mi się, że chyba 39, bo to był 23 marca. Albo 22, no właśnie. No i tak, reo korzeni ma tutaj mnóstwo. Mnóstwo ma tych korzeni. No. One wyszły dużo szybciej, dlatego, bo ona jest w koszyku tym hydroponicznym, jak pamiętacie. Więc jej te korzenie się rozlazły po prostu strasznie. Standardowo ja o te reo nie dbam i traktuję je bardzo... w taki sposób testowy. I ona pierwszy nawóz dostała dopiero wczoraj i dostała nawóz ONPK, gdzie N jest większy od PK, czyli dostała nawóz azotowy. Begonia po 2 tygodniach dostała nawóz taki, gdzie N jest mniejsze od PK, czyli nawóz, który dajemy roślinom wybarwiających liście na różne kolory, albo takim, które kwitną. Czyli dokładnie ten nawóz podałam. Hamedora dostaje nawóz azotowy, taki sam jak to reo. Także no, u reo widać różnicę niesamowitą, także jak przypomnicie sobie to reo sprzed ponad miesiąca, jak ono wyglądało, tak teraz wygląda w ten sposób. Widać, że hydroponika mu służy. Stanie w miesiąc w samej wodzie też mu posłużyło. Nie widzę tutaj po tej roślinie, żeby coś z nią było nie tak. Ona non-stop rośnie i wręcz powoli zaczyna mnie irytować, bo stoi na parapecie i zaczyna mi tam na nią brakować miejsca, więc będę ją musiała postawić gdzieś indziej, bo nie chciałabym, żeby spadła. No ale no generalnie... nie wiem, czy się spodziewaliście aż takiego wzrostu. Ja się aż takiego nie spodziewałam. No ale to tylko dowodzi temu, że to, co ja Wam mówię, że rośliny w hydroponice rosną po prostu jak głupie, jak szalone.
No to właśnie Wam jestem w stanie to pokazać, tak? Minął troszkę ponad miesiąc i mamy z marnego wiechecia, który nie wyglądał zbyt ładnie, no naprawdę dość bujną i pokaźną roślinkę. I myślę, że akurat każdy z Was się w tym momencie ze mną zgodzi, że wygląda ona no dość pokaźnie i nie powiedzielibyśmy, że to jest ta sama roślinka, jednak to jest ta sama roślinka, możecie mi wierzyć na słowo. Nie mam zamiaru Wam tutaj kręcić czy czegoś przeinaczać. To jest to samo reło sprzed miesiąca, które jako pierwsze przestawialiśmy z ziemi do hydroponiki. To tak o roślinkach. I teraz przejdźmy do tematu tych kulek żelowych. Kilkoro z Was pytało mnie o uprawę hydroponiczną właśnie w takich kulkach. Jak ja to widzę, czy ja to robię, jak oni by to mogli zrobić, powiem Wam tak. Ja nie mam takich kulek i mieć ich nie będę i zaraz Wam powiem, dlaczego mieć ich nie będę. Co do samej uprawy w tych kulkach, to nie wiem, jakby to było na dłuższą metę, ale sam fakt tego, że można by było w nich coś tam trzymać, jest ok, w sensie można by było, tak? Bo one do tego są stworzone, żeby przytrzymać Wam na dłużej wilgoć. Kulki zalewa się jakąś tam odpowiednią ilością wody. Nie wiem, czy robi się to na oko, czy jest do tego jakaś instrukcja, bo nigdy tego nie miałam w rękach tak, żeby skorzystać. Także bierze się jakąś odpowiednią ilość tych kulek, zalewa się jakąś odpowiednią ilością wody. Te kulki tą wodę w siebie wciągają, po czym oddają z siebie wilgoć, tak? I w to można by było wsadzić roślinę, bo będzie to miało sens, prawda? Korzonki będą miały dostęp do przynajmniej wilgoci, więc to im wystarczy, żeby żyć. No ale tak, pierwsza rzecz. W momencie, gdy nasypiecie sobie tych kulek, oczywiście już mokrych, do jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, wazonu albo do jakiejś misy, do czegoś ozdobnego, no bo w takim zamyśle chcecie tego użyć, prawda, żeby to było ozdobne, to może się okazać, że jeżeli użyjecie rośliny, która będzie już duża i która będzie ciężka, że ta roślina po prostu opadnie Wam na samo dno tego naczynia, którego użyjecie. Dlaczego? No dlatego, bo te kuleczki same w sobie są bardzo takie opływowe, bardzo śliskie, ich wyporność między sobą jest taka, no aha, no to możecie sobie nawet przetestować, wkładając po prostu rękę w takie kuleczki. Jak włożycie sobie rękę w te kuleczki, to co zrobią te kuleczki? Nawet w momencie, gdy nie będziecie używać dużo siły, to te kuleczki Wam zaczną przesmykiwać się tu pomiędzy paluszkami, przy czym w końcu, koniec końców, przykryją Wam dłoń. Bo one chcą się wydostać spod Was, bo no Wasza ręka jest cięższa od nich, no i ma tutaj większą powierzchnię niż one. Więc tak samo będzie z rośliną. Więc w tym przypadku wypadałoby użyć jakiejś stabilizacji do rośliny, by utrzymać ją na danym poziomie, prawda? Bo żeby ona nie opadła nam niżej. Chyba że użyjemy tych kulek na tyle mało, żeby one przykryły tylko same korzenie. Bo no, pamiętamy, prawda? Ta część rośliny, łodygi, która wychodzi z korzonków, dobrze by było, żeby ona była powyżej. U mnie w keramzycie w niektórych przypadkach ta część jest w keramzycie, ale ten keramzyt zawsze pozostaje suchy, więc tam się nic nie stanie. Natomiast kulki zawsze będą mokre, chyba że wyschną, no ale jeżeli wsypiecie nowych, zalanych wodą, to wszystkie będą jednakowo mokre, więc odradzam wkładania rośliny tak, żeby ta część dolna łodygi była w tych kulkach. Także trzeba by było zrobić tak, żeby tylko korzenie były w tych kuleczkach. Kolejna sprawa. Kolejny raz o stabilizacji, bo te kuleczki same w sobie Wam rośliny nie będą stabilizować, ona będzie chwiejna, ona się wywróci. Tak więc znów trzeba użyć nie tylko czegoś, żeby ta roślina nie wpadła nam w te kulki, ale żeby się po prostu nie wywróciła. Dla mnie to już jest za dużo roboty.
żeby wymyśleć coś takiego, bo tak, drewna użyć nie możemy, bo drewno będzie pleśnieć w czymś mokrym, w czymś wilgotnym, więc prędzej czy później zacznie ono pleśnieć, więc drewno odpada. Metal. Metal czymś oblepiony, obleczony jakimś tworzywem sztucznym czy czymkolwiek jeszcze mógłby dać radę, ale na dłuższą metę mógłby chcieć zacząć rdzewieć, korodować i tak dalej i wydzielać do tych kuleczek metale. Metale same w sobie w uprawie do roślin też są ok. Żelazo, prawda? Czemu nie? Ale nie w za dużych ilościach. No wiadomo, że takie coś metalowego może w bardzo dużej ilości nam oddawać metalu do tych kulek, więc to odpada, bo no wiadomo, nie możemy przesadzić, dlatego używamy nawozów, które mają jakieś ściśle określone ilości mineralne, żebyśmy wiedzieli, czego ile dajemy, żebyśmy nie przesadzili. Także metal też odpada, więc trzeba by było użyć jakiegoś tworzywa sztucznego typu plastik, więc może jakieś te paliki takie plastikowe do storczyków. Na pewno wiecie, o co chodzi. No ja niestety nie posiadam czegoś takiego, ale no może coś takiego. Przy czym to też trzeba by było jakoś ustabilizować, bo to, że przyczepicie roślinę do tego patyczka i to razem wsadzicie w te kuleczki, no to dalej nie będzie stabilne, więc jakby znowu temat stabilizacji i to jest już moje pierwsze nie. Dlaczego ja tych kulek mieć nie będę? Druga sprawa. Nawożenie. Tak jak ja Wam cały czas powtarzam, 2 tygodnie po przestawieniu rośliny z ziemi do hydroponiki dajemy pierwszy nawóz. Po co? No, ja mam zamysł na to taki, żeby jak najszybciej pobudzić te Wasze roślinki do wzrostu, do kwitnięcia, do tworzenia nowych liści, przyrostów i tak dalej. I dlatego daję te minimum 2 tygodnie, bo podczas tych 2 tygodni korzonki się zregenerują, nie popalimy ich i tak dalej, więc i roślinka zacznie pobierać nawóz, zacznie rosnąć. Jak to będzie w tych kulkach? Nie wiem. I teraz musimy się zastanowić nad tym, czy tak. Minęły 2 tygodnie, wyciągamy tą naszą mizernie przyczepioną roślinkę z tych kulek. Co z tymi kulkami zrobić? Nie wiem, no ale chyba musimy użyć nowych, zalać ich wodą z rozrobionym nawozem. No i teraz pytanie, czy te kulki wciągną nawóz, czy nie wciągną? Bo jeżeli wciągną nawóz, to czy go z siebie oddadzą? Bo wiecie, cząsteczki wody są inne niż cząsteczki nawozu. Te minerały to są różne cząsteczki i pytanie, jak jest z wchłanialnością tych kulek, czegoś innego niż woda. Nie wiem, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Można by to było sprawdzić, mając miernik. No ja miernika nie mam, więc jakby nie sprawdzę tego. Więc rozrabiacie tą wodę z nawozem, zalewacie tym kulki, no i nie wiemy, co będzie. Być może te kuleczki wchłoną ten nawóz, ale czy go oddadzą, nie wiem. To będzie widać po roślinie po jakimś dłuższym czasie, bo no, faktem też jest, że tak samo jak i człowiek, tak samo i roślina na samej wodzie jakiś czas pożyje. Człowiek oczywiście szybciej zacznie marnieć niż roślina, no ale roślina, gdy będzie głodna, zacznie zrzucać liście, bo nie będzie jej na nie stać, nie będzie po prostu w stanie żyć z taką ilością liści, więc w poszukiwaniu energii i w chęci posiadania większej ilości tej energii zrzuci liście, których nie będzie potrzebować, które będą jej zbędne. Zacznie też zmieniać barwy na liściach, kolory zacznie blednąć, blaknąć i to nie będzie to spowodowane tym, że na przykład ta roślina stoi w złym miejscu, w zbyt jasnym albo w zbyt ciemnym, tylko najprawdopodobniej będzie to po prostu spowodowane tym, że jest głodna. Człowiek też, prawda? Także można by to było sprawdzić, ale to będzie trwało, jeżeli nie macie miernika. No jak macie miernik, no to łatwo to sprawdzić, bo po prostu wsadzicie powiedzmy po dniu, znaczy zalejecie kuleczki
wodą z nawozem i na przykład na następny dzień wsadzicie w to miernik i zobaczycie, jak to wygląda. No jeżeli miernik wskaże Wam odpowiednie wartości takie, jakie powinien, no to znaczy, że jest ok. Ale co w momencie, gdy te kuleczki tego nawozu nie wciągną w siebie i ten nawóz tak jakby zacznie się krystalizować i to może na przykład przybrać taki kolor brunatny, taki, wiecie, to jest taki osad, prawda? I tego roślina już nie zje, nie będzie w stanie nic z tym zrobić, bo rośliny, te nawozy, przynajmniej te nawozy, które ja Wam pokazuję, one mają być w formie płynnej, rozpuszczonej, rozcieńczonej, żeby roślina była w stanie je pobrać. Są też różne inne tam nawozy, jak granulaty, długodziałające, coś tam, sroś tam. No każdy z nich będzie wyglądał inaczej, ale biorąc pod uwagę, że będziecie korzystać z nawozów podobnych do moich, czyli takich, które trzeba rozpuścić, to ta forma już taka skrystalizowana na roślinę nie podziała i roślina nic sobie z tym nie zrobi, mimo że to tam będzie. Także nie wiem, jak to będzie w tych kulkach. Bo ja rozumiem Was, że te kuleczki są ładne, mają miliard różnych trylionów kolorów i są ładne, estetyczne, tak? Chcielibyście z tego spróbować? Spróbujcie. Tylko no jakby mówię, ostrzegam i pokazuję Wam, że nie wiem, jak to będzie z tym nawozem. Czy one wciągną ten nawóz, a jeśli tak, to czy go oddadzą? A jeżeli nie wciągną, to czy ten nawóz nie będzie po prostu w zbyt dużym stężeniu, bo wiadomo, kuleczki wciągną wodę, więc jakby ten nawóz sobie gdzieś tam zostanie, czy przypadkiem to nie będzie tego za dużo, bo on już nie będzie rozpuszczony w takiej ilości wody, bo ta woda zostanie wciągnięta przez kuleczki. Wiecie, ja nie wiem. Ja tak tylko się po prostu nad tym zastanawiam, bo no nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale tak na zdrowy rozum, myśląc o tym, to myślę, że nie do końca mogłoby być tak, jakbyście tego oczekiwali. I na dłuższą metę to nie da rady. Także to są takie powody, dla których ja jestem sceptycznie nastawiona do tych kuleczek, mimo tego, że one są ładne i fajnie to wygląda. No, można to zaaranżować na różne sposoby, żeby Wam to pasowało do imagę Waszego wnętrza. No ale właśnie nie wiem, prawda? Już sam etap stabilizacji tej rośliny w tych kuleczkach dla mnie zniechęca od tego, tak? Bo ja wolę wrzucić roślinę, wstawić ją po prostu w karamzet, ona stoi stabilnie i dobrać sobie coś do tego, niż kombinować ze stabilizacją rośliny w kuleczkach, które no mi tej rośliny w żaden sposób nie utrzymają w pionie. Także no tyle o kuleczkach. Jak będziecie mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania a propos tych kuleczek, postaram się Wam na nie odpowiedzieć. No nie wiem, no możecie przetestować i dać znać, jak to jest u Was z tymi kuleczkami. Może ktoś z Was ma miernik i sprawdzał te kuleczki, jak to wygląda z tym nawozem i wie, albo testował jakieś różne kuleczki, na przykład tylko te tej firmy są ok, a te inne nie, to możecie pisać na grupie facebookowej. Pomóżmy sobie razem. I tak jeszcze na szybko powiem, że wczoraj założyłam Instagrama, także dla tych ludzi, którzy uwielbiają Instagrama, oglądać jego zdjęcia i tak dalej, to zapraszam. A ci, którzy nie lubią, to tam wiecie, olejcie to, prawda? Dobra, no to na tym już kończę. Roślinki pokazałam, o kulkach powiedziałam, także życzę Wam udanej majówki. Uważajcie na siebie i do zobaczenia po majówce. Pa!